Dobra, akcja fuga. Czysta, zimna woda. Najpierw ląduje w wiaderku, dopiero wsypuje fugę. Nie robić tak, żeby wodę wlewać już do proszku, do fugi. Jest to błędne rozwiązanie. Wody stosunkowo niewiele, nie napierdolić całego wiadra, bo później braknie fugi. A jak już namieszacie, to będzie można wyfugować pół sklepu. Teraz pokazuję dobrze. Fugę dobieram zazwyczaj do płytek, pod kolor płytek. Tutaj będzie kuchnia, możliwość zabrudzenia, dlatego jest nie taka jasna, prawie biała, tylko coś w ten deseń. Najlepiej to przedyskutować też z inwestorem. Ilość wody na oko, taka konsystencja, ona zaraz jak przyschnie, na drugie mieszanie będzie trochę sztywniejsze. Na podłogę do terakoty może jeszcze bym taką fugę robił. Jeżeli będę fugował tutaj, fuga musi być na podłogę gęściejsza. I teraz tak. Prawie suchą gąbką, musi być zwilżona, żeby zbierała kurz, ale nie mokra, żeby nie narobić bałaganu. Prawie suchą. Zbieramy pył z płytek. Starając się, żeby nie zamoczyć w spoin. Tutaj było szlifowane, czyli na pewno będzie kurz. I tutaj było wycinane, to na pewno jest resztka gliny z płytki. Chodzi nic więcej, nic mniej, jak tylko zebrać ten pył. I to wszystko. Czekam 5 minut, mieszam fugę jeszcze raz, zaraz wrócę. Dobra, minęło około 5 minut. Fugę przemieszać. Jest wystarczająco gęsta. Ścianę zabezpieczyłem tylko w miejscu fug u dołu, po całości, żeby takich kawałków nie kleić. I trzeba wcisnąć tą fugę bardzo głęboko do samej ściany i po skosie. Nie wzdłuż, bo fuga będzie tak jakby chciała wypłynąć. Pod skosem albo w poprzek. Całkowicie w poprzek.
Albo pod skosem. Gumowa packa, żeby nie rysować szkliwa. I monotonnie trzeba wepchnąć tą fugę pomiędzy płytki. Jak już jest ściśnięta, wtedy trzeba zebrać na zero, żeby nie było później dużo mycia. Uzupełnię tak całe płytki. Tutaj jest niedużo, to całość zdążę zrobić. Będę tam na końcu, to wrócę tutaj i myślę, że będzie można pomału. Zresztą pokażę, na co zwrócić uwagę, kiedy można myć, a kiedy jeszcze jest za wcześnie. Nie spieszyć się krótką częścią. Tą szeroką prawie jest u mnie nieużywana, jest jak nowa, a te już są na okrągło zjechane. Nie używam tej długiej krawędzi, bo jest mi niewygodnie tą stroną robić. Jeżeli mam jakąś mozaikę do zafugowania, no to owszem, tam są małe kwadraciki, żeby to szybciej szło. To można się pobawić tą szerszą stroną. Tak mi jest po prostu wygodniej tą wąską. Zafuguję, powciskam fugę wszędzie i wrócę, pokażę co dalej. Tutaj jeszcze tylko pokażę, jak wprowadzam fugę w narożnik. Ruchami raz w jedną, raz w drugą stronę, żeby ona jak najgłębiej wlazła tam pod spód. I tutaj będzie trochę inaczej myte. Też pokażę, o co chodzi. Będzie zostawione taki jakby nadmiar, tak jak w tej chwili. I jak ona wyschnie, ją doszlifuję. Nie będzie zmywana tak jak w tych... w tych pachwinach tutaj zostanie zmyta w ten sposób, żeby została z naddatkiem. I jak ona wyschnie, to ją doszlifuję albo kostką, albo packą szlifierską. Ładnie to wtedy wygląda. Nie ma żadnych ubytków. Nie ma tej fugi za mało. Już tak wypraktykowałem i podoba mi się w ten sposób i tak to robię. Tutaj w jedną i w drugą stronę, żeby jak najgłębiej ta fuga tam wlazła. Po to jest zostawiany ten kawałek tam. Że nie jest to na ścisk. Po to jest ta szczelina, żeby tam znalazła fuga i wzmocniła ten bardzo delikatny narożnik. I też nie ma teraz żadnego... cholera, słów mi brakuje. Nie ma żadnej gwarancji na to, że jak tutaj się uderzy garnkiem, że to nie odpryśnie, bo... Tak samo jak z wanną, czy z garkiem starego typu, tym polewanym. I tak samo z tą wanną. Jak tam coś spadnie, nieraz tak widziałem przy demontażu łazienek w bloku, przy remoncie, że wanna była ukruszona w dwóch miejscach, ewidentnie widząc, że klucz spadł. Poprzedniemu majstrowi, jak montował kran, baterię. Także koniec remontu, mogłoby się wydawać, montaż baterii nad wanną, a tu jeps, klucz spada i wanna jest uszkodzona. Także to są takie najbardziej delikatne miejsca na płytkach, za każdym razem, przy każdej robocie. Płytkarz wykona i sam musi na to uważać. Do momentu, aż klient zapłaci. Później
No, później to właściwie majstra to nie obchodzi, bo majster wychodzi z roboty, ale jak uszkodzi to klient, no to ja zazwyczaj tego nie poprawiam, bo nie z mojej winy to zostało uszkodzone. Za każdym razem instruuję, że to jest ładnie, pięknie, ale no coś za coś. No, gdybym tutaj wstawił plastikową listwę, no to można by tam było jebnąć krzesłem i mogłaby się tylko wgiąć ta listwa plastikowa. A w tym przypadku, no, jak ktoś pizgnie garnkiem czy czymkolwiek, to wiadomą sprawą, że będzie ubytek. Dobra, dobra, bo już tutaj radio za głośno. Kończę i zaraz, no takie zaraz, bo jeszcze nie wyschła na tyle. Jeszcze nie wyschła. Pokażę, o co chodzi. Narka. Minęło jakieś 10 minut od zafugowania. Tutaj na warstwie tego szkliwa fuga ma już ten swój kolor, czyli przywiązała. Tam po dotknięciu nie brudzi rąk. Tutaj było jako ostatnie fugowane, też nie brudzi rąk, czyli można zabierać się za mycie. Znowu gąbka. Inaczej. Jak to powiedzieć? Kilka ważnych zasad, no, przy myciu fugi. Im mniej wody, tym lepiej. Fuga jedynie cholera, no nie, sam nie wiem, co chcę powiedzieć. Fugę epoksydową jedynie nie boi się wody, ale to też po wciśnięciu jej w spoiny. A fuga cementowa, każda jedna, im mniej wody, tym lepiej. Wtedy nie traci swojej barwy, nie wymywa się. No i co jeszcze? Widać, jaka gąbka, nie leci z niej wody, nawet na pionowo, prawie że sucha. Kulistymi ruchami zmywam nadmiar fugi ze szkliwa płytek, z powierzchni płytek. To jest pierwszy etap zmywania. Przy tych z wypustami, z jakimś brokatem, dekory, wszystko co takie, no, ekskluzywnie drogie, trzeba jak z jajkiem. Trzeba dokładnie powymywać z pomiędzy tych wszystkich porów, żeby później nie było kłopotu. Bez moczenia tej gąbki, dopóki nie będzie się ciągnęło, to będzie widać. Będzie rzucić pod ręką, że jest coś ciężej. Trzeba zmyć ten nalot z wierzchu płytki. Tutaj się pobrudziło teraz, ale już jest zmyta fuga. To jest taki szlam po myciu. To będzie usuwane w dalszej kolejności. W pierwszej kolejności trzeba pozbyć się fugi z lica płytki. Przy każdym ruchu jest wymywana i też niedługo trzeć w tym miejscu, bo tam też się będzie wymywała. Teraz jest tylko zmywana z lica płytki. Nic poza tym. W tym momencie już mam lekki opór pod ręką, czyli tutaj się pozaklejało dość sporo. Używam gąbki z dużymi porami. Łatwiej się to myje, lepiej mi się ją czyści.
Jak zaczyna boleć ręka, wtedy trzeba wypłukać gąbkę. Znowu wycisnąć wodę. I dalej. Nie wracam tam, nie płucuję tego na gotowo. Jadę dalej. I tak robię całą powierzchnię. Włączę się tutaj przy narożniku, pokażę jak tam będzie domywana. Zaraz wracam. Dobrze jest zostawić sobie trochę fugi. Do etapu zmywania. Tu jest niedomyte. Bo jeżeli zajdzie taka potrzeba uzupełnienia gdzieś, jakiś kraterek powstanie, czy gdzieś będzie niedofugowane przez nieuwagę, to dobrze jest mieć namieszaną fugę tym samym razem, bo teraz w przypadku mieszania kolejnej partii może się tak zdarzyć, że będzie różnica w odcieniu. Nie musi, ale może się tak zdarzyć. Dlatego tą fugę, którą fugowałem, zostawiłem sobie trochę więcej. I gdyby było jakiś teraz ubytek, no to dofuguję i nie ma śladu. Tutaj fugę zmywam w ten sposób, jakby na płasko tutaj, nie w sam narożnik. Na płasko wyjeżdżam poza płytkę. Żeby tylko zmyć tutaj z lica, z wierzchu, z jednej, z drugiej strony fugę. Jak ona będzie w takim kształcie ostrym, o to właśnie chodzi. Żeby ona została w naddatku. Wtedy jak ona wyschnie, to trzeba ją wtedy zeszlifować. Jedną mańkę w drugą mańkę. Tam do samego narożnika też nie dojeżdżam. Nałożyłem tam fugę też, bo nie wiem, czy będzie tą samą fugą, tym samym kolorem fugowane w łazience. W łazience będzie potrzebny silikon, a tutaj już niekoniecznie. Na te dwa kawałeczki całej tuby silikonu no szkoda kupować. Dlatego też nie dojeżdżam tam do samego narożnika, żeby jej nie wymyć. Tam jak fugowałem, po prostu palcem w ten sposób. I tu jest kawałek już od palca jakby doczyszczony. Czyli tam nie trzeba dojeżdżać gąbką. Fuga jest zmyta. To jest nalot po myciu. I teraz tak. Ja mam taki patent, klinik do płytek albo coś podobnego w podobnym kształcie, najlepiej plastikowe, żeby nie rysować, i profiluję fugę. Nie ciągnę do góry, bo wyrwie kawałek z powrotem. Od końca i znowu od końca. Nie ciągnę do samego końca, bo teraz by mi tu je wyrwało kawałek fugi. Klinik się zapiera o płytkę i zbiera równą wartość za każdym razem. Tak jadę wszystkie spoiny. Jakiś uszkodzony ten klin. Zebrał mi za dużo.
Po to jest właśnie zostawiona fuga, żeby... Tu jest jakiś frędzel. W jedną stronę on tylko działa. To samo w narożniku. Pionowe poziomy. Pokażę tylko, jak zrobić tutaj przy narożniku. Tak jak mówiłem, jest zebrane po tej stronie i jest do ostrego zostawiona fuga. Jak jest za dużo wymyte przy pierwszym razie, no to można kawałek tej fugi dołożyć. Tutaj zaraz przy krawędzi i w tamtym kierunku ciągnę. To samo tutaj. To samo tutaj. I tam od narożnika też w tą stronę. Tak profiluję każdą jedną fugę. I za chwilę wrócę, pokażę, jak już finalnie zmyć ten nalot. Zaraz wracam. Wszystkie, chyba wszystkie, chyba że mam którąś ominął. Wszystkie mam wyprofilowane. Dlatego najpierw ściana, bo ten naddatek, który teraz ściągałem, spada na dół. On jest na tyle suchy, że nie przywrze. Będzie można go odkurzaczem albo miotłą zebrać. I teraz jedno pociągnięcie gąbki, jedno mycie gąbki. Trzeba w tym momencie zebrać tylko ten nalot z wierzchu płytki. Na dobrą sprawę, jakby to wyschło, to można ręcznikiem zebrać, tylko się będzie strasznie kurzyło. To już nie jest przywarte, to jest brudna woda po prostu. Jedno pociągnięcie. Jedno mycie, bo teraz jakbym pociągnął, no to już zacznie zostawiać smugi. Jakbym ciągnął w poziomie, to ile tylko jestem w stanie uciągnąć. Tam dopiero będzie widać, jak się zaczną robić smugi, że już będzie gąbka przesycona, ale tak to jedno pociągnięcie i mycie. I też prawie suchą gąbką, bez żadnej wody, bez niczego. Chodzi, żeby tylko zebrać ten nalot, który został na płytce w tym momencie. Tutaj trzeba przyobserwować, czy nie została gdzieś fuga na tych ozdobnych płytkach, bo w tych zakamarkach potrafi jeszcze gdzieś zostać. To jest to, o czym mówię. Już brudną trochę gąbką ciągnę i powstają smugi. Dlatego i tak będę musiał zaraz jeszcze raz przyjechać i tak. Dlatego mycie gąbki. W narożniku można delikatnie po tamtej fudze przejechać. Delikatnie. Ona jest wyprofilowana na tyle delikatnie, żeby jej nie wymyć. Dogłaskać ładnie. Będzie. Pokażę tutaj jeszcze.
takiej powierzchni jak tutaj wystarczy jedno wiaderko wody. Tutaj widać smugi. Żeby tego na sucho nie ścierać, mówię, bo można, ale się przy tym strasznie kurzy. Na taką powierzchnię jedno wiaderko wody wystarczy. Na tą powierzchnię płytek też powinno wystarczyć jedno takie wiadro. Jakby było, powiedzmy, salon fugowany, to ze 2-3 wiadra już będą potrzebne, bo nawet przy takiej gąbce teraz umytej, przy ciągnięciu już woda jest tak nasycona fugą, że, przepraszam, będzie zostawiać smugi. Tutaj blisko krawędzi. W dalszym ciągu zostawiając ten ostry kawałek fugi. On ma tak wyschnąć i dopiero wtedy delikatnie trzeba będzie to przeszlifować, wyprofilować w ten sposób fugę. Ot i cała zabawa z fugowaniem ścian w moim wykonaniu. Patent z klinem wymyśliłem sam, nigdzie go nie podpatrzyłem. Pewnie ktoś robi w podobny sposób. Wszystko wyszło tak jakby w praniu, na robocie, gdzieś, kiedyś, u kogoś. Dobra. Tutaj w narożniku nie mam lądówki chyba. Mam. Żeby później nie drapać, zebrać nadmiar. To jest to, o czym mówię. Brudna gąbka już zostawia smugę. I kończę zabawę ze ścianą. Zrobiłem sobie herbatę, chwila przerwy. Myję wiadro, myję wiaderko od fugi. Mieszam fugę na podłogę. Za ten czas, jak będzie te książkowe 5 minut, wyczyszczę sobie, poodkurzam posadzkę, poczyszczę ewentualnie, zawsze mam gdzieś tutaj nożyk do tapet w wiaderku do ewentualnego wyczyszczenia spoiny, jeżeli gdzieś tam został klej. Jakieś smugi tutaj powstały. Na jasnej płytce widać te smugi po myciu. To już jest do wytarcia na sucho jak najbardziej. Nic się z tym nie stanie, nie przywrze, nie będzie trzeba kuć.
Tylko po prostu tyle, że widać na jasnych płytkach trochę ciemniejszą fugę. Na tych płytkach nalot będzie widoczny tylko i wyłącznie pod światło. Fuga jest dobrana koloru brązowo-szara albo szaro-brązowa. Szaro-brązowa Atlasa. Coś w tym odcieniu. Będzie trzeba się dobrze przyjrzeć pod światło, żeby zobaczyć nalot po umyciu. Jeżeli by gdzieś tam trochę zostało. Dobra, to jest tyle. Nic tu więcej nie będę głaskał. Jak fuga wyschnie jutro, papierek ścierny dogłaskam, doprofiluję. Tą jeszcze spójne. Pokażę co i jak. Doszlifuję to do ładnego, takiego lekko zaokrąglonego kształtu. I tyle, tu będzie koniec. Zerwę taśmę, tam uzupełnię akrylem. Będzie można delikatnie podmalować, albo i też nie. To będzie za meblami na dobrą sprawę, tam pod meblami. U dołu nawet nie będę akrylu kładł. Chodzi mi tylko o górę, żeby się tam nie zbierał jakiś brud za płytkę. Bo tutaj jest tak z 2-3 mm niedoklejone, żeby nie ubrudzić ściany. Celowy zabieg. Klej poszedł troszkę niżej. Tyle. Narka. Gąbka ścierna, w tym przypadku setka. I teraz głaskam na taki zaokrąglony ten narożnik. I tak zazwyczaj wyprowadzam narożniki zewnętrzne. Po prostu zostawiając więcej fugi. A następnie jak wyschnie doszlifowując. I tak to zostawiam. Tu jest takiej samej szerokości fuga jak ta, jak wszystkie poziome. Ładnie to wygląda, niżeli miałoby być na ścisk. I tutaj byłaby jakby cała płytka. I ona tak nienaturalnie szeroko wtedy by wyglądała. Tak to wygląda. Tutaj później uzupełnię jeszcze tylko akrylem. Na dobrą sprawę można by było nic nie robić, ale uzupełnię tam. I kuchnia będzie już gotowa. Poprzykręcam osłony gniazdek i tu już będzie gotowe. Narka.